Piękna pogoda, tylko ryby nie biorą, no ale przynajmniej jest tutaj spokojnie. Ładnie słoneczko świeci. Woda w jeziorku czyściutka, spokojna. I tak sobie siedzę i takich kilka przemyśleń w mojej głowie się kłębi. I chciałem się z Wami tutaj tym podzielić, nagrywając ten krótki filmik. Cały czas się pojawia ten temat symboliki, prawda? Bez przerwy wracają gdzieś tam tematy i kwestie tajnych stowarzyszeń, zgrupowań, organizacji, które są odpowiedzialne oczywiście za wszystko. No i symboliki, czyli to, w jaki sposób one między sobą się tam porozumiewają, czy też pokazują nam, szarym ludziom, znaki, i w ten sposób ci, co te znaki rozpoznają, w jaki sposób właśnie jakaś magia wtedy następuje i oni już wiedzą całą prawdę o tym świecie, tak? To znaczy zostali tak jakby, ludzie się zachowują tak jakby zdekonspirowali kogoś, czyli ta symbolika sobie gdzieś tam jest, ktoś to zauważył i po pierwsze wydaje mu się, że nie wiem, jakaś zmiana nastąpi, bo ktoś zauważył, że ktoś pokazał tak gdzieś tam w internecie, czy przy jakimś wywiadzie, czy gdziekolwiek, i to w jakiś sposób ma sprawić, że nagle co? Coś się zmieni? Nie wiem. Ja cały czas się staram to zrozumieć, bo ja cały czas mam do czynienia już od dawna, i mnie to dziwi, że do tej pory jeszcze, z ludźmi, którzy żyją tylko tym, że wszędzie szukają symboli, numerów jakichś tajemnych, jakichś układów, i ja właśnie nie wiem, co dalej. Właśnie jest to i, na którym się zatrzymuję, bo ja nie wiem, co to wnosi tak naprawdę. Bo z jednej strony, nawet jeśli ktoś się posługuje tą symboliką faktycznie, to co z tego? Jaki to ma związek z czymkolwiek? A po drugie, co jest najbardziej irytujące, to jest to, że ludzie już cierpią na takie mocne urojenia, ci właśnie internetowi badacze symboliki, poszukiwacze tej symboliki, cierpią na takie urojenia, że zaczynają widzieć wszędzie tą symbolikę u każdego. I teraz nieopatrznie, jeżeli ktokolwiek, nie wiem, zrobi, podrapie się po głowie w jakiś tam sposób nieodpowiedni, to już wtedy pada podejrzenie, że on może się posługiwać tajemnie poprzez właśnie jakieś symbole, które robi, drapiąc się po głowie, może się gdzieś tam posługiwać, porozumiewać z kimś. Czyli on może należeć do jakiegoś stowarzyszenia. Może być iluminatą, masonem, czy jeszcze innym tam, prawda, delikwentem. No i to jest po prostu tak absurdalne, że ja nie wiem w ogóle, jak można żyć w ten sposób, oglądając się za siebie i dookoła i wszędzie, i szukając symboliki we wszystkim i wszystkiemu nadając jakiś taki sens, znaczenie, oczywiście takie symboliczne, prawda, poprzez to, że każde ułożenie nóg czy rąk w jakiś tam sposób, to już się wiąże pewnie z czymś, nie? Ja nie wiem, co to ma na celu. Ja nie twierdzę, że nie ma stowarzyszeń typu masoni, iluminaci czy inni. Nie twierdzę tego. Nie twierdzę też, że ktoś się nie posługuje jakimiś znakami. Nie twierdzę, że tak nie jest. Czemu nie? Tak jest. Pewnie tak jest. Ale na jaką skalę? No ciężko powiedzieć. Ale to nie jest istotne. A nie, istotne jest to, jaki to ma związek z poszukiwaniem prawdy, z dążeniem do czegokolwiek. To, że kogoś zobaczysz, że w telewizji czy na jakimś filmiku w internecie, nie wiem, zrobił jakiś gest ręką i ty już od razu dorobiłeś do tego historię, to nie znaczy, że to ma wpływ na cokolwiek. Oprócz tego, że prawdopodobnie
jesteś urojony, skoro we wszystkim widzisz tylko symbolikę, nie? Symbolika? Oczywiście, jest! Nie neguję tego, podkreślam. Nie twierdzę, że tego nie ma. Nie neguję tego. Ale wplatanie tego w codzienne życie, patrzenie tylko, kiedy ktoś coś powie, czy pokaże i knucie jakiegoś spisku, że na pewno wszyscy, co się podrapali po głowę w dany sposób, to są jakimiś tam agentami czy członkami jakichś stowarzyszeń, jest tak absurdalne i tak ryjebanie, że to jest nieporozumienie, nie? I do tej pory, co mnie dziwi, gdzieś to się pojawia, nie? Nie wiem, czy wy ludzie, ci tacy zaawansowani znawcy i eksperci symboliki, czy wy, nie wiem, macie, nie wiem, zastanawiacie się chociaż nad tym, że szukanie we wszystkim symboli tajemnych, jakichś nie wiadomo czego, wiadomości, przekazów i tak dalej, we wszystkim i u każdego, to nie jest chyba dobry sposób na życie? Nawet jeśli zobaczycie taki symbol, że ktoś ułożył sobie dłonie w jakiś tam sposób, który dla was się wydaje podejrzany, to po pierwsze, nie macie pojęcia, czy to był przypadek, czy specjalnie ktoś tak zrobił, a po drugie, jakakolwiek opcja by nie była, no to co z tego, że ktoś coś pokazał? Ja teraz pokażę tak. I co z tego, że tak pokazałem? Tak się kiedyś pokazywało, że jest wszystko ok. Na przykład. Albo podrapię się po głowie i dwoma palcami, nieświadomie. Czy to znaczy, że co właśnie to znaczy? Co wtedy? Że ja pokazuję komuś przez internet, przez ten mój mały kanał na YouTubie jakieś wiadomości? Chyba użyłbym innej drogi, prawda? Niesamowite to jest. Niesamowite. Puknijcie się, ludzie, w łeb. Naprawdę, puknijcie się w łeb. Mało tego. Najlepsze jest to, że po tych moich teraz nawet słowach zawsze przyjdzie ktoś, kto powie: ty jesteś niepoważny, symbolika jest, była i będzie i nie wiesz nawet, co się dzieje o świecie nie masz pojęcia i tak dalej, bo oni to robią to, oni tamto, ten zwrot oni. A zapytam się ciebie teraz ja, daj jakieś konkrety, o co ci konkretnie chodzi, to zamilkniesz, bo ty tylko tyle potrafisz. Pieprzony paranoiku. Potrafisz tylko dojść do momentu, w którym pokażesz: o zobacz, ten zrobił jakiś tam gest, o zobacz, tamci zrobili taki gest. A jak wtedy zaczniemy to drążyć, użyjemy jakiejś logiki, dobrze, o co chodzi z tym gestem, jakieś konkrety, co to ma na celu, to wtedy milczą ci wszyscy paranoicy. Tak, wy, paranoicy właśnie, z urojeniami, milczą. Dlaczego milczą? Bo to są tylko ich urojenia. Bo jak ktoś faktycznie ma o czymkolwiek pojęcie, to wie, gdzie co jest używane, jaka symbolika, jakie gesty i tak dalej, i w jakim celu, i wszystko potrafi na ten temat powiedzieć i wie wszystko o tym. A paranoik internetowy, YouTube'owy zobaczy jakiś filmik na YouTubie, że to coś tam oznacza gdzieś tam i gdziekolwiek to zobaczy, już wtedy od razu wie, że to jest spisek, że wszyscy są związani z jakąś tam, z ukryciem czegoś i tak dalej. I to właśnie odróżnia ludzi zainteresowanych poznaniem prawdy od tych wszystkich mącicieli, agentów propagandy i paranoików z urojeniami. To właśnie odróżnia tych ludzi, bo pierdołami takimi jak jakieś gesty i szufladkowanie ludzi, jeden jest satanistą, drugi jest masonem, trzeci jest jezuitą i kimś tam, bo coś tam pokazał, to właśnie odróżnia ludzi, którzy rzeczywiście są zainteresowani badaniem prawdy o tym świecie, o tej rzeczywistości, od tych właśnie wiecznych spiskowców, którzy tak naprawdę nawet nie wiedzą, o co im chodzi. Bo tylko mówię, spytać takiego paranoika o konkrety, on nie powie, on się będzie wił, jak robak tutaj na tej mojej wędce, co mam zarzucone, będzie się wił, ale on nie powie, bo on nie wie, bo on tylko usłyszał, że takie coś to trzeba, że trzeba zwracać uwagę na takie coś, na kolor pomarańczowy i na 3-3. I to tylko jest dla niego ważne. To jest agent propagandy, który tak naprawdę nie ma własnego rozumu, a tylko powtarza, bo coś usłyszał w internecie, że jakiś tam guru internetowy powiedział, że
że 33 wszędzie i trzeba szukać 33, albo internetowy guru powiedział, bo znalazł gdzieś tam, gdzie faktycznie, tak, oczywiście, symbolika istnieje jak najbardziej, ja mówię, ja nie twierdzę, że nie, ale gdzieś ktoś znalazł jakiś znak dłonią i teraz szukamy wszędzie tego znaku dłonią. I każdy, kto pokaże ten znak dłonią, jest zamieszany, nie wiadomo tak naprawdę jeszcze w co do końca, ale jest zamieszany. A pytanie o konkrety? Nie ma konkretów. Wijemy się jak robak, nie odpowiadamy, bo tak naprawdę nie rozumiemy, co się dzieje tutaj pod czaszką. Prawda, paranoicy? No, ogarnijcie się trochę. A ja dalej będę sobie tutaj siedział i myślał. Może znajdę w tym jeziorze jakiś symbol tajemny. To zrobię zdjęcie i prześlę wtedy wam, żebyście mieli o czym myśleć.